Jak trener ocenia do tej pory formę zespołu po tym turnieju, przede wszystkim Heide Cup, który ostatnio... Forma to każdy mecz daje ci pewne pozytywne lub negatywne, ale przede wszystkim koncentracja też, że nawet dzisiaj jeszcze za godzinę mamy zajęcia, które też mają jakiś cel. Cel to są te, to jest okres przygotowawczy, czyli też realizujesz jakiś program. Oczywiście nie zapominając o tym, że jutro będziemy grali bardzo mocne zawody z dobrymi przeciwnikami, sobota, niedziela. I za tydzień stoimy przed ogromnym wyzwaniem, ogromną szansą, startując w tym turnieju dziką kartę. Czyli to jest też jakieś, powiedzmy, dwa jakby etapy. Jeden to już w kierunku tych spotkań, a drugi dalej realizacja tego, co ma nam przynieść pożytek przez cały rok. Czy te zespoły, które przyjadą na Galeria Echo Kielce Cup, to zespoły, które grają podobnie, bo to bałkański styl piłki ręcznej, podobnie przynajmniej do tego naszego pierwszego przeciwnika, do Valladolid? Myślę, że dobrze to ująłeś i tak jak tu też już wielu dziennikarzy pytania były, preferują styl w swojej defensywie, raczej ofensywny, czyli gdzieś jakieś tak zwane systemy 5-1, 3-2-1 czy może 3-3. To może być dla nas dobrym też przygotowaniem, przetarciem, jak będziemy wyglądać na tle takich przeciwników z takim stylem gry defensywnej, bo Valladolid, nawet dzisiaj jeszcze rozmawiałem z Mariuszem Jurkiewiczem, właśnie to powiedział, że dalej to preferują mimo pewnych zmian w składzie. Czyli na to musimy być przygotowani. Obraz, który mamy wizualny, jeżeli chodzi o Valladolid, to jeszcze jest rozgrywek Ligi Mistrzów poprzedniego sezonu, czyli w kwietniu, kiedy przed Final Four odpadli z Hamburgiem dopiero. Czyli to są te informacje, ale nastąpiły pewne zmiany. Mam nadzieję, że obraz, czy brak zawodników, którzy zmienili barwy klubowe, ale obraz gry pozostaje ten sam. Czy te wzmocnienia, które poczynił zespoł właśnie na przykład Valladolid, bo to są też przede wszystkim zawodnicy, ten Nikcewicz, który tam gra najwięcej, rzuca w tej chwili najwięcej, to jest właśnie zawodnik z Bałkanów. Czy to też będzie dla nas dobre, że zmierzymy się właśnie? Myślę, że nie tyle, nie podchodzę do tego w ten sposób, że ten, który rzuca, tylko właśnie jak są doprowadzone pozycje do tego, żeby zawodnik oddał taki rzut, bo oczywiście można tutaj różnie dyskutować, mając na przykład naszego Karola Miedeckiego, na co dzień grającego u Lwów, że zawodnik, którego odległość od bramki czasami nie istnieje, prawda? Czyli te 10, 9, czy 11, czy nawet do 13, 14 metrów, nie ma do niego jakiegoś problemu. Też tak się może zdarzyć, ale najważniejsze jest, w jaki sposób zespół doprowadza do tego, że taki zawodnik zdobywa bramki, czy po prostu udziela, czy dodaje rzut w kierunku z pozycji, którą pracuje dla niego zespół. To jest chyba dla nas kluczowe.